Proszę Państwa, witam, ja też jestem. Przed chwilą skończyliśmy posiedzenie Rady Wydziału i czekałem na przybycie naszego specjalnego gościa. Przed Państwem pan premier Rzeczypospolitej, pan Waldemar Pawlak. Witamy, panie premierze, bardzo serdecznie. Witamy. To będzie to wielki zaszczyt i dla naszego wydziału, i dla tej konferencji młodych ludzi, którzy sami ją zorganizowali, sami przy niej pracują i są wielką nadzieją całego naszego wydziału, całej naszej technicznej strony działalności, głównie w zakresie ICT, Information Technology, ale nie tylko. I będzie nam bardzo miło wysłuchać pana premiera, bo pan premier zgodził się nam wygłosić, no nazwijmy to wykład, bo trudno powiedzieć w tej chwili, czy to będzie dłuższe, czy krótsze. Panie premierze, jeżeli można, to zapraszam. Szanowni Państwo, cieszę się, że możemy się spotkać, bo open source jest, myślę, że największym osiągnięciem XX wieku. Bo jest to przykład, jak swobodna, wolna wymiana pomysłów wykreowała produkty, które zadziwiły świat i pokazały, że można mieć efekty przerastające siłę największych korporacji na świecie. To myślę, że jest też bardzo optymistyczny sygnał na dzisiejsze czasy, kiedy tak dużo zamieszania sprawiają nam instytucje finansowe, które doprowadzają praktycznie wolny rynek do ruiny z uwagi na przerost własnych oczekiwań w stosunku do czegoś, co można określić jako dobro wspólne. Bo najpierw była tendencja do tego, żeby robić wszystko bez regulacji, a potem jak nastąpiła katastrofa, to głośny krzyk, że podatnicy muszą za te błędy i wypaczenia zapłacić. Teraz jesteśmy tak na krawędzi, bo państwa się wyczerpały i mają już czego płacić, a oczekiwanie, że będą następne pakiety ratunkowe, jest dalej duże. I teraz jeżeli spojrzymy na to, ja się przybliżę do mikrofonu, albo go tu postawię. Także jeżeli ma być rozmowa kontrolowana, to będzie także. Mamy tymczasem takie zjawisko jak otwarte oprogramowanie, gdzie myślę, że warto przywołać też takie postulaty, które się pojawiły w Europie, w Unii Europejskiej, aby do tych czterech swobód przepływu, to znaczy swobody przepływu towarów, ludzi, kapitału, usług, dodać piątą swobodę przepływu, wiedzy. To trochę tak uwiędło w tej biurokracji, trochę zostało przyłączone kryzysem, ale idea myślę, że jest warta podjęcia, dlatego że tu mamy do czynienia ze zjawiskiem, które przeczy tej klasycznej ekonomii. Jak pamiętam początek tej transformacji, to byli tu tacy goście ze świata, którzy przyjeżdżali i mówili, że można albo mieć ciastko, albo zjeść ciastko. Natomiast jeżeli mówimy o otwartym oprogramowaniu, to jak wymieniamy się pomysłami, to można mieć ciastko, zjeść ciastko i jeszcze upiec trzecie. Bo idee, pomysły, kreatywność rzadko kiedy jest owocem takiego zamknięcia samotni i samotnego wymyślenia czegoś nadzwyczajnego. Na ogół pojawia się to jako błysk i efekt współpracy ludzi, którzy czasami drobnymi inspiracjami nagle wywołują przełom. I jeżeli weźmiemy pod uwagę w tej chwili praktyczne znaczenie open source'u, to można pokazać, że to jest no, fenomen, który jest pod powierzchnią tej retoryki o rynku, komercji i roli pieniądza. I tu widać najwyraźniej, że dobre zarządzanie informacją, wiedzą staje się w tej chwili kluczowe. Bo jeżeli patrzymy na dzisiejszy czas, to czas kryzysu przyprowadza nam czasy, moment, kiedy jest za dużo różnego rodzaju produktów. Czyli
moce produkcyjne są nadmiarowe w stosunku do popytu. Zwłaszcza teraz, kiedy instytucje finansowe przestraszyły się tego i jeżeli się rozmawia z ludźmi z finansów, no to co robić? Chronić kapitał. To znaczy kupować złoto, obligacje amerykańskie, 30-letnie dolary, bo to też jest traktowane jako swojego rodzaju skarbonka. Dlatego między innymi tanieje miedź, tanieje ropa, czyli surowce takie produkcyjne. Wydawałoby się, że paradoks, kryzys, a tu się okazuje, że to, co jest potrzebne do funkcjonowania gospodarki, tanieje, a drożeją te surowce, czy te aktywa, które mają charakter takich parkingów dla kapitału. I w takich okolicznościach można powiedzieć, że open source pokazuje też bardzo ciekawe rozwiązanie. Bo dzisiaj można mówić o takich sprytnych firmach. Nie wiem, jak to się w tym rangu ekonomicznym nazywa, bo tam oni mówią puste firmy, ale to chyba jest jakieś takie tłumaczenie z angielskiego. Ja bym powiedział sprytne firmy, to znaczy nie mają kapitału, nie mają mocy produkcyjnych, a dostarczają klientowi towar i produkt taki, jakiego sobie zażyczy. I to nie jest Fata Morgana, czy jakiś no, coś, co dopiero nadchodzi. To już istnieje, bo jeżeli weźmiecie firmę taką wielką jak IBM, to IBM odpuścił sobie w ogóle produkowanie komputerów. Odszedł od tego. Już nie zajmuje się żadną materialną produkcją. Ale jak ktokolwiek chce mieć serwis IBM-a, serwery, rozwiązania, to on dostarczy takie, jakie sobie klient życzy. W poziomie, w pionie, duże, małe, jakie tylko sobie klient życzy. Na tym postawi darmowego Linuxa. A gdzie tu jest wartość, gdzie tu jest biznes? No biznes jest właśnie w tym, że biorąc najlepsze komponenty, składa się to w najlepszy całościowo produkt. I tu jest ta esencja, to znaczy wiedza. Tu jest to, co jest najbardziej wartościowe, to znaczy można te różne komponenty sobie kupić, ale żeby to porządnie złożyć, żeby porządnie działało, to potrzebna jest wiedza. I w tym kontekście te doświadczenia z open source są naprawdę wyjątkowe i zupełnie niebanalne, bo okazuje się, że można koordynować wielkie społeczności w sposób bardzo miękki, bo tu przecież nie ma żadnego przymusu, żadnych policjantów. Tu jest tylko respekt i szacunek wewnątrz społeczności. Bo jeżeli byśmy wzięli na przykład projekt typu Wikipedia, który w Polsce teraz na dniach obchodził w Poznaniu dziesięciolecie, to jest w ogóle fenomen. No. Gdyby próbować zrobić to drogą komercyjną, to trzeba by ogromnej kasy, wielu jeszcze kontrolerów, którzy by weryfikowali te informacje, sprawdzali, testowali, ekspertyzy robili, a tutaj okazuje się, że społeczność Wikipedii wytworzyła to dla własnej satysfakcji, przyjemności, zaoferowała dar bezinteresowny dla cywilizacji i to taki, który jest naprawdę bardzo użyteczny. I tu widać na tym przykładzie, że na przykład jak szukamy takich idei politycznych, czy nawet religijnych, to bardzo ciekawie z tym miałem taką refleksję, jak czytałem encyklikę papieża Benedykta XVI, Caritas in Veritate, miłość w prawdzie, czy tam on mówi o pomocniczości, o solidarności, ale mówi też o tym, że potrzebny jest dar bezinteresowny. No to ten dar bezinteresowny jest w postaci bardzo konkretnej, takiej, która jest dostępna dla wielu. I teraz bardzo ważne jest, żeby przenieść te doświadczenia tych ludzi przepełnionych pasją do takiego obiegu bardziej bliskiego wielu mieszkańcom Europy, świata, żeby ludzie lepiej zaczęli to rozumieć. Bo te modele biznesowe się pojawiają też. No, część usług na przykład w serwisach też komercyjnych jest za darmo. Taka korporacja Google samą usługę wyszukiwania daje za darmo. Ale już na przykład, jeżeli chodzi o Androida, to choć jest to, bazuje to na Linuxie, to już tam nie wszystko jest uczciwie odkryte. I myślę, że to są takie przykłady, które pokazują, że ta przestrzeń nie jest taka prosta, czysta. Natomiast wracając do głównego motywu, jeżeli chodzi o znaczenie open source, dla cywilizacji, dla gospodarki, dla
społeczeństwa, to warto w bardzo szeroki sposób promować tą ideę i pokazywać na konkretnych wdrożeniach. Teraz, jeżeli chodzi o Ministerstwo Gospodarki, to zaczynając od strony internetowej, to trochę trwało, bo tam trwało ponad 2 lata, zanim się wypięliśmy ze starego rozwiązania i weszliśmy w rozwiązanie bazujące na Drupalu, ale to już chodzi. Nie wiem, czy wiecie, że strona Białego Domu chodzi też na Drupalu. Czyli to są przykłady, że na samym szczycie politycznej piramidy są rozwiązania open source. Pod spodem są oczywiście serwery i większość serwerów w tych systemach, na przykład serwery www, to są też na open source. No, Apache ma tam ponad chyba 60% udziału w rynku, a więc jest to przykład, który pokazuje, że to jest rozwiązanie lepsze niż rozwiązania komercyjne. Czyli tu jest siła dużo, dużo większa. I dalej, jeżeli byśmy spojrzeli na nasze doświadczenia w Ministerstwie Gospodarki, to żeby na przykład obsłużyć interpelacje poselskie, czy w ogóle zażądanie informacją w Ministerstwie, korzystamy z MediaWiki, czyli z silnika Wikipedii, po to, żeby go zastosować w korporacji. To bardzo dobrze działa. Można do tego eksportować dokumenty na przykład z tych darmowych Open Office'a, czyli Office'a bezpośrednio jako dokumenty sformatowane w edytorze tekstu, bezpośrednio wklejać je, czy eksportować je z poziomu arkusza, z poziomu edytora do systemu informacji. Do zarządzania i pracy grupowej korzystamy z takiego może mniej znanego narzędzia, które się nazywa PH Projekt. To taki Niemiec wymyślił. Dlaczego? Dlatego, że jest bardzo proste, znaczy bez zbędnych fajerwerków. I to jeszcze powiem tak, że ta starsza wersja, piąta wersja jest lepsza od szóstej, bo szósta już poszła tam bardzo takie fajne, miłe dla oka rozwiązania, tyle tylko, że mniej użyteczne i nadmiarowe w stosunku do funkcji, którą spełnia, bo jeżeli to ma służyć pracy grupowej, to wystarczy, że tam jest tylko oprawa, taka kapsuła swego rodzaju, no skoroszyt, w którym umieszczamy wszystkie rzeczy i te fajerwerki są już do niczego niepotrzebne. Jest bardzo fajny na przykład moduł czat wewnętrzny. Zresztą to rozwiązanie to też nie jest jakaś wielka tajemnica, ale zainfekowałem tym zarówno PSL, jak i Ochotnicze Straże Pożarne, także w komunikacji wewnętrznej też się też posługujemy, bo jest to bardzo proste rozwiązanie, a daje dobrą efektywność funkcjonowania. Wspomniałem już o serwerach. W Ministerstwie Gospodarki bazujemy na SUSE Linuxie i na Ubuntu, jeżeli chodzi o rozwiązania serwerowe, także to są przykłady, które pokazują, że to może mieć zastosowanie w administracji tak na serio. Jakie są opory? No opory są w tej chwili takie, że wielu ludzi się przyzwyczaiło do rozwiązań o charakterze komercyjnym, które nie wymagają nadmiaru wysiłku. Można by tu bardziej trochę podkręcić, ale tak się pohamowałem w ostatniej chwili. To znaczy, to jest proste do obsługi, co niesie w sobie oczywiście też ryzyko, że jest bardziej zawodne i ryzykowne, bo bardziej jest wrażliwe na różnego rodzaju wirusy. Ale jeżeli mówimy o takich właśnie praktycznych zastosowaniach, to bardzo ważne są też te sprawy, które dotyczą respektowania praw własności w tym wymiarze, że jeżeli korzysta się z czegoś otwartego, to zobowiązuje się do tego, że dalej się podaje to też w takiej formie, czyli tutaj w Ministerstwie Gospodarki zastosowaliśmy też to rozwiązanie w ten sposób, żeby zachować pewien wyróżnik, żeby było cytowanie źródeł, to korzystamy z licencji Creative Commons, żeby wszystkie materiały były w pełnym zakresie dostępne do użytkowania i komercyjnego, i indywidualnego, natomiast z obowiązkiem cytowania źródła. Bo zauważcie sobie, jak wejdziecie na strony internetowe wielu instytucji, to jest tam taki znaczek, że wszelkie prawa zastrzeżone. Myśmy już jako podatnicy zapłacili za wytworzenie tych informacji, więc co tam strzec? No teraz jest ta dyskusja taka gorąca o ustawie o ochronie informacji.
całkiem może przegrzana z uwagi na trochę taki spektakularny charakter przedwyborczy, ale generalnie bardzo ważne jest, żebyśmy potrafili dobrze gospodarować prawami własnościowymi do treści. I jeżeli chodzi o przyszłość, to bardzo istotne jest, żeby właśnie serwisy publiczne były promotorami takiego otwartego przekazywania wiedzy, żeby były też promotorami takiego autoryzowania czy wzmacniania oferty otwartych różnego rodzaju programów i narzędzi w administracji, żeby była pewnego rodzaju też rekomendacja. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, że w wielu przypadkach ludzie, firmy, no szczególnie na przykład mniejsze instytucje, samorządy, obawiają się, czy to jest aby bezpieczne, czy jak wejdą w te rozwiązania, to nie będzie problemu. To dotyczy także biznesu. Posłużę się takim osobistym przykładem znowu. Otóż przy opracowywaniu platformy internetowego handlu na warszawskiej giełdzie towarowej wykorzystaliśmy właśnie otwarte źródła, Linuxa jako serwer, PHP jako narzędzie do opracowania skryptów, bazę PostgreSQL jako bazę informacji i zrobiliśmy taki system gdzieś, no nie wiem, tam około 80-90 tysięcy kosztowały wynagrodzenia dla wszystkich, którzy to robili. System aukcyjny funkcjonuje w ten sposób, że uczestnicy rynku mają 60 sekund na złożenie oferty. To znaczy, jeżeli jest aukcja i w ciągu 60 sekund nie ma żadnego nowego zgłoszenia, to na tym poziomie cenowym się kończy. Jest inny niż Allegro czy eBay. To znaczy taki bardziej przypominający ten tradycyjny mechanizm po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, kupiony. I to wygląda tak, że jak nawet dwóch uczestników bierze udział, to oni nie widzą, czy to jest dwóch, czy 20, więc jak podbijają sobie cenę, to można odnieść, można dojść do tej ceny takiej, którą wszyscy uczestnicy uznają za cenę uczciwą, cenę rzetelną na ten moment. I to wszystko na bazie otwartego oprogramowania. Konkurencja próbowała to robić, bazując na Oraclu, na takich tam wtedy pendrive'ach, innych tego typu historiach, bo tutaj zabezpieczaliśmy się też technologią klucza publicznego, bazującą także na otwartych źródłach. Bo w każdym razie tam to kosztowało kilkaset tysięcy złotych, było dużo mniej funkcjonalne i po dwóch miesiącach, kiedy uruchomiliśmy jeden i drugi system, było pozamiatane. Natomiast żeby ten system zadziałał, żeby to było uznane przez uczestników rynku i agencje rządowe, to musieliśmy wynająć firmę konsultingową, która robiła jedną rzecz, przybiła pieczątkę, że no, takie rzeczy są stosowane na giełdach amerykańskich i że to jest w porządku. I firma za tą pieczątkę wzięła 50 tysięcy, prawie tyle co koszt wytworzenia systemu. Ale to tym bardziej właśnie powinno nas skłaniać do takiego podejścia, które kreuje te dobre przykłady i daje taką gwarancję, że ci, którzy wchodzą w te rozwiązania, mają pewność, że to są rozwiązania solidne, bezpieczne i wymagające oczywiście zaangażowania specjalistów o wyższych kwalifikacjach. Ale myślę, że z tego punktu widzenia lepiej dać zarobić ludziom tu na miejscu, niż wydawać ogromne pieniądze na licencjonowane oprogramowanie, które de facto na końcu i tak trzeba skonfigurować i dopasować do potrzeb użytkownika. Czyli to też nie jest to tylko tyle, że może ta konfiguracja jest robiona przez osoby wdrażające i tego tak nie widać, bo płaci się za koszt oprogramowania czy koszt licencji i tam już jest to liczone. Na tym przykładzie dotyczącym tej platformy internetowej chciałbym przywołać też jeszcze jedną uwagę. Otóż wydawało nam się, że po wprowadzeniu tej platformy internetowej biura maklerskie znikną. No bo każdy klient może sobie zawierać transakcje przez internet. Okazało się, że nie. Paradoksalnie zaczęły powstawać, ale w terenie. Poza Warszawą. Bo okazało się, że można wtedy założyć biuro w Olsztynie, w Szczecinie, w Koszalinie i ci maklerzy mają bezpośredni, osobisty kontakt z klientami, a zawierają transakcje przez internet. I tu myślę, że jest też ważny aspekt i doświadczenie tego
co jest specyfiką open source, to znaczy zaufanie. To jest w ogóle fenomen, ja nie wiem, czy panowie profesorowie tutaj pewnie bardziej od strony technicznej, ale cały czas mnie intrygowało, znalazłem tylko jedną książkę opisującą społeczności open source jakby od strony socjologicznej. To jest pytanie, jak to działa, no bo żeby zrobić taki projekt, no to uczestnicy muszą mieć pewien poziom kompetencji i zaufanie u pozostałych. No bo wystarczy się jeden traci jakiś awanturnik i wysadzi każdy projekt. I okazuje się, że tutaj te mechanizmy zaufania są ogromnie ważne. Także tu brokerzy spełniali rolę tego zaufanego partnera do klienta, a potem zawierali transakcje przez internet. Natomiast w społeczności open source, kiedy się produkuje oprogramowanie, czy wytwarza kolejne wersje, bardzo ważne jest ta zarządzanie projektem, bardzo ważne jest zarządzanie też zaufaniem i jakby hierarchią w całym stadzie. Przeglądałem kiedyś te opisy dotyczące Wikipedii i tam jest to całkiem prosto zrobione, to znaczy każdy może dojść na szczyt i być tym guru takim, który ma najwyższy poziom wtajemniczenia i możliwości działania, ale trzeba przejść całą ścieżkę, to znaczy ci, którzy byli na początku, mieli łatwiej, bo tworzyli, a teraz, no, żeby wejść tam na szczyt, to trzeba się naprawdę zasłużyć dużym wkładem pracy. I ten wkład pracy buduje pozycję, buduje miejsce w hierarchii. To byłoby bardzo ciekawe też, gdyby tego typu mechanizmy były promowane szerzej w różnego rodzaju przedsięwzięciach społecznych, gospodarczych czy politycznych także. Żeby tego typu mechanizmy, tego typu kultura budowała miejsce w szybko. Bo na przykład odniosę się do polityki. W polityce teraz jakby bardziej decydują umiejętności showmeńskie, a nie kompetencje w zarządzaniu wspólnymi sprawami. Znaczy bardziej niewykluczone, że niektórzy nawet tu mogą być obecni, też zdają się uwodzić takim ekscentrycznym wybrykom przed mediami, nie zwracając uwagi, co ten gość tak naprawdę zrobił do tej pory, co on zrobi w przyszłości, bo to, że jest bardzo ciekawy w sensie widowiska, to nie znaczy, że można do takiego przypadku mieć zaufanie. I teraz jak przechodzimy na takie praktyczne sposoby, jak sobie z tym radzić, to okazuje się, że też są bardzo ciekawe doświadczenia ze społeczności open source dla cywilizacji, dla właśnie relacji społecznych, bo weźmy choćby metodę głosowania. To stosowane metody głosowania i wyboru władz publicznych są dość prymitywne, to znaczy nie spełniają wszystkich warunków Condorceta, jeżeli chodzi o obiektywność procesu wyboru. Jedne są bardziej takie jaskrawo nie dopasowane, inne mniej, bo na przykład można powiedzieć, że głosowanie większościowe, które z pozoru daje taką sytuację jeden człowiek, to sprawia, że ten, który może dostać 20%, 30% głosów, zbiera całą pulę. To teraz się przekonamy przy tym eksperymencie z Senatem, jak to będzie działało. Przy głosowaniu proporcjonalnym jest już to bardziej jakby zniuansowane, uwzględnia opinie społeczne. No jak jest taki model jak u nas, że głosowanie i wybór według reguły proporcjonalności, ale jeszcze z dodaniem personalnego zaznaczenia, no to wyborca ma jeszcze większe możliwości. Natomiast ciekawe są na przykład mechanizmy wyboru lidera projektu w Debianie, czy w innych takich projektach open source, bo tam jest stosowana taka metoda Schulzego, która daje całkiem zobiektywizowany pogląd całej społeczności na to, kto będzie najlepszym liderem. I co ciekawe, może się okazać, że tym najlepszym liderem nie będzie wcale osoba, która uzyskała najwięcej wskazań na pierwszej pozycji. Może być, że to będzie na drugim miejscu, czy może trzecim miejscu, ale przy dużej populacji może się okazać, że to będzie ta osoba, która ma największy poziom zaufania i pewnego rodzaju identyfikacji z kulturą, z projektem, z tożsamością tego przedsięwzięcia. A więc to mogą być przykłady, które pokazują, że w wielu na przykład biznesowych projektach może się okazać, że te metody
wybór lidera projektu mogą być do zastosowania właśnie w taki sposób, żeby wybierać nie osobę, która najgłośniej błyśnie, tylko osobę, która w relacjach ze społecznością daje wszystkim uczestnikom największe poczucie pewności, że ten projekt pójdzie w dobrą stronę. I to są przykłady, które podając, myślę, że zilustrowałem, że open source jest tym najciekawszym wynalazkiem XX wieku i tutaj działalność takich osób jak Richard Stallman czy Eric Raymond sprawia, że jest to coś przełomowego, choć w pewien sposób pokazuje też, czy nawiązuje do wcześniejszych wydarzeń w historii ludzkości. No bo gdyby kiedyś tam na jakimś etapie ktoś wpadł na głowę, że na przykład, na pomysł, że opatentuje na przykład analizę matematyczną, rachunek różniczkowy czy jakieś inne rozwiązanie i zastrzeże to patentami, to być może nasza cywilizacja wyglądałaby zgoła inaczej. I bardzo ważne jest w tym kontekście, aby z pewną taką śmiałością i z pełnym podmuchem promować te idee, które dotyczą rozwiązań open source. Jeżeli chodzi o rozwiązania promujące stosowanie open source, to myślę, że bardzo ważne jest, abyśmy w różnych miejscach, gdzie się znajdziemy, tworzyli i klimat, i wdrażali konkretne przykłady. Bo z mojego punktu widzenia, z moich doświadczeń wynika, że decyzji o zastosowaniu open source czy rozwiązań, czy oprogramowania komercyjnego bardziej zależą od woli osoby, która podejmuje decyzję, niż od obiektywnych przesłanek. Ponieważ często są to decyzje trudne do takiego prostego zwymiarowania, no bo jeżeli coś jest za darmo, no to co to znaczy, że nic nie kosztuje, to największy problem ma minister finansów z tym open source'em, jak sobie z tym poradzić. Ale myślę, że powinien, chyba zadedykuję tą encyklikę papieża, że tam też musi być bardzo zainteresowany, więc pewne rzeczy, które faktycznie istnieją, mógłbym w tym prawie podatkowym zaakceptować, że nie musi się męczyć, no jak jest rozwiązanie na licencji GPL, to nie musi tam szukać sposobu, żeby jakiś tam podatek przyjąć. I tu bardzo ważne jest, żeby w każdym miejscu naszej działalności wprowadzać tego typu rozwiązania, bo dzięki temu będziemy mieli możliwość wdrażania takich projektów i tworzenia zdrowej równowagi. Zdrowej równowagi, bo nie ma powodu, żeby się tak przeginać tam w jedną, w drugą stronę, ale zwróćcie uwagę, że tak jak w systemach komputerowych, tak i w życiu i w gospodarce bardzo potrzebna jest taka zróżnicowana, zdywersyfikowana struktura. Bo jak teraz przeglądamy opracowania takie jak na przykład Gloria Rubini, Ekonomia kryzysu, czy Polak Paweł Dębiński, Finanse po zawale, to największym problemem strukturalnym są firmy zbyt duże, żeby upaść. Mówimy o firmach finansowych. Ale zastanówcie się, co by się stało, gdyby niektóre firmy przemysłowe czy software'owe padły na przykład. Z jakiegoś powodu. Co by się stało? I tu bardzo wyraźnie widać, że potrzebna jest zróżnicowana struktura i ona jest wtedy najbardziej bezpieczna. Tak jak internet jest wymyślony w bardzo prosty sposób, że do każdego węzła jest kilka podłączeń i dzięki temu jak nawet w jednym miejscu coś padnie, to i tak jest ta komunikacja. Tak samo w przypadku struktur społecznych, gospodarczych bardzo ważne jest, jeżeli mamy różne komponenty, które się wzajemnie ze sobą przenikają, stykają i wtedy to tworzy taką soczystą, naturalną równowagę. Dlatego jeżeli mówimy o tych mechanizmach wspierających, to tutaj bardzo ważne jest też, żeby na takie projekty pojawiały się na przykład takie rozwiązania, jak mamy tutaj w tej naszym portfelu, to znaczy bon na innowacje, wsparcie na uzyskanie grantu. Mamy tam parę takich rozwiązań, które są, czy portal innowacje.pl. Teraz jest taki, który promuje powstawanie pomysłów różnego rodzaju, czy też na przykład centra badawczo-rozwojowe. Jeżeli firma ma ponad 20% przychodów z badań i rozwoju, to może cały zysk zachować u siebie.
i w tym kontekście także promocja przedsiębiorczości akademickiej. Tu są też środki europejskie na tego typu projekty. Zachęcam do korzystania z tego typu rozwiązań i bardzo się cieszę, że Państwo w ramach tej swojej inicjatywy, która nazywa się Spinacz, podejmujecie taki właśnie pomysł, aby promować platformę współpracy, żeby stworzyć warunki do tego, by ludzie łatwiej komunikować i wymieniać pomysłami, ideami. I jeszcze raz podkreślam, że dzisiaj mamy takie czasy, gdzie niekoniecznie kapitał i zdolności produkcyjne decydują o sukcesie. Może się okazać, że właśnie pomysłowość, wyobraźnia skutecznie to przeskoczą, bo potrafią znaleźć komponenty w różnych miejscach, potrafią je dopracować w taką kompozycję, która będzie dla klienta dużo atrakcyjniejsza niż to, co dostarczają całe struktury sieci sprzedaży czy sieci różnych dostaw. I to jest realne w różnej skali, bo to może być od mikrofirmy po firmy nawet duże. Weźmy taki przykład firmy autobusowej Solaris. Ona pracuje na właśnie takiej koncepcji. Kupuje komponenty od różnych dostawców i wbudowuje to w swoje nadwozie i sprzedaje w takiej konfiguracji, która dla klienta jest najbardziej oczekiwana. Także zoomując, chcę podkreślić, jeszcze europejskie inicjatywy w ramach Unii Europejskiej też zwraca się uwagę na znaczenie open source. I w 2003 Unia Europejska opracowała dla rządów, dla instytucji wytyczne dotyczące migracji do programów komputerowych. Tam wprowadzono też rozwiązania takie, które jakby europeizują licencję GPL, żeby to też było takie pod parasolem instytucjonalnym. Generalnie jest to ciekawy moment w tej chwili, bo upadające instytucje finansowe sprawiają, że potrzebny będzie nowy porządek, nowy ład gospodarczy, który będzie budował lepszą strukturę społeczno-gospodarczą, która będzie pozwalała na lepsze wykorzystanie zasobów i lepszą alokację też i szans, i możliwości. I w tym kontekście myślę, że open source i w tej idei, i w tym podejściu można znaleźć wiele ciekawych inspiracji, bardzo wiele ciekawych, już praktycznych rozwiązań. Także sądzę, że Państwo macie przed sobą wielką, wspaniałą przyszłość, która będzie się opierała na bardzo ciekawych, atrakcyjnych projektach. Może nie zawsze to będzie związane z wielką kasą, ale na pewno będzie to bardzo ekscytujące i będzie to dawało szansę na przeżycie fascynujących przygód. I znowu z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że to chyba jest nawet ważniejsze dla człowieka, bo dzięki temu można zrealizować to, o czym każdy marzy, to znaczy znaleźć szczęście. A tutaj najlepszą chyba receptę wynalazł nasz filozof Władysław Tatarkiewicz, który pisząc traktat o szczęściu, pisał go w czasie powstania warszawskiego, kiedy trudno było sobie wyobrażać w ogóle myślenie o szczęściu. Ale jest tam cudowny pomysł, bo on mówi, że szczęście przychodzi przy okazji. Jeżeli się zrealizuje jakiś fantastyczny pomysł, jeżeli co nam się udaje, jeżeli jesteśmy w coś zaangażowani, to wtedy jesteśmy szczęśliwi. To nie jest produkt sam w sobie. Przychodzi przy okazji. Myślę, że tego mogę Państwu gorąco życzyć, bo tworzycie coś, co jest naprawdę najbardziej fascynującym owocem XX wieku i coś, co może być w XXI wieku rozwiązaniem dla tych problemów cywilizacyjnych. Bo te doświadczenia z open source paradoksalnie są dużo bardziej pozytywnie globalne i bardziej owocne niż te mechanizmy, które próbowały nam instytucje finansowe zaserwować, a tak naprawdę zaserwowały system, w którym poziom takiego wyzysku doszedł do takiej granicy, że obrońców tego systemu może być za mało. Natomiast tu jest z zupełnie innej strony podejście. Podejście od strony
takiej sprawiedliwej wymiany i daru bezinteresownego, tak aby każdy mógł się czuć współuczestnikiem i współtwórcą naszej cywilizacji.